Większość kierowców wie, że na skrzyżowaniu, gdzie sygnalizator S2 zawiera symbol zielonej strzałki w prawo, mogą warunkowo skręcić w prawo, ustępując pierwszeństwa tym, którzy mają zielone światło i pieszym. To niemal nikt nie wykonuje tego manewru prawidłowo. Otóż jesteśmy zobligowani do bezwzględnego zatrzymania samochodu przed sygnalizatorem. Nie wystarczy powoli się toczyć, trzeba się bezwzględnie zatrzymać.